Cześć kochani, przychodzę dzisiaj z nowym cyklem, bo tak sobie to wymyśliłam, że raz na jakiś czas będę zbierać moje ulubione kosmetyki, perfumy, gadżety i rzeczy w jeden vlog i będę Wam je prezentować. I dziś jest pierwszy taki vlog. Cztery rzeczy, które bardzo, bardzo polubiłam w ostatnim czasie. Dobra, zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest serum Lancôme Genifique, o którym mówiłam dokładnie miesiąc temu. Zaczęłam je testować, przetestowałam konkretnie i naprawdę polubiłam. Po miesiącu mogę od razu powiedzieć, że dzięki temu serum moja skóra jest gładsza, ma więcej blasku i jest, można powiedzieć, odżywiona. Trzeba jednak pamiętać, że takie serum, mimo że zawiera substancje nawilżające, czyli kwas hialuronowy i ceramidy, które przywracają właściwy poziom nawilżenia. Trzeba też pamiętać, że po takim serum naprawdę warto nałożyć też pielęgnację nawilżającą, czyli zwykły krem nawilżający. I w moim przypadku było tak, że gdy były spore mrozy, to samo serum mi nie starczało. Musiałam natychmiast położyć jeszcze coś nawilżającego. Natomiast gdy nie było mrozów, wystarczało mi tak naprawdę tylko to serum i mogłam już nakładać makijaż. Jednak właściwa pielęgnacja jest taka, że najpierw nakłada się serum, a potem krem nawilżający. To serum proponowałabym dziewczynom mniej więcej od 26 roku życia, niezależnie od typu cery. Ja się z nim polubiłam właśnie za to, że daje mi takie szybkie, piękne, błyskawiczne wygładzenie skóry. Co ciekawe, to serum współgra spokojnie z kremami innych marek, droższych, tańszych, bo stosowałam różne kremy przy okazji tego serum i świetnie też współgra z podkładem do twarzy. Bardzo polubiłam Advanced Genifique Lancôme, super kosmetyk, który zostaje ze mną na dłużej, na pewno będę do niego wracać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć, to buty. No ja z butami mam problem, bo jak pewnie jesteście na Instagramie, a pewnie jesteście, czy na YouTubie, z reguły widzicie dwie firmy, które prezentują wszędzie na Instagramach swoje obuwie. Karola, wiesz, o kim mówię? O tych dwóch markach? Jedna i druga. Okej, okay, wy też wiecie. I jak gdyby z tymi markami obuwniczymi nie jest mi po drodze, bo nie jestem pewna ich jakości. Bo jeśli chodzi o buty, torebki, akcesoria, to jakość musi być bez zarzutu. Ale jeśli chodzi o buty, buty muszą być dobre. No i choćby nie wiem co. Karola też sobie ostatnio ładne markowe buty kupiłaś, prawda? W super cenie. Widziałam, widziałam. Ja pokażę Wam moją ulubioną markę butów. To jest marka Gant. To jest moja czwarta czy piąta para, ja już naprawdę nie wiem. Marka, która została założona w Stanach. Oni są słynni z bardzo dobrze skrojonych koszul, ale też obuwia, akcesoriów. Mają świetne ubrania, jednak ja najbardziej właśnie lubię ich buty. Buty marki Gant. Moja kolejna para, bladoróżowa, widzicie, podeszwa, współgra kolorystycznie ze sznurówkami. Taki to jest krem, można powiedzieć, a tu proszę bardzo, różowy. Takie moje oto nowe buty, z których jestem przeszczęśliwa, że weszłam w ich posiadanie. Karola, podobają Ci się? Bardzo. Chciałam. Ja mam koszulę z tej firmy, jestem mega zadowolona. A widzicie? Widzicie? Czyli nie od parady tutaj gadam. Karla potwierdza. Świetne są te buty. Dlaczego? Ponieważ wszystkie buty Ganta, jakie miałam do tej pory, są mega, mega wygodne i mega, mega trwałe. W ogóle zrobiłam taki test i dzisiaj rano wrzuciłam moją poprzednią, starą parę butów do pralki, bo byłam ciekawa, czy coś się z nimi wydarzy. Chciałam w ogóle Wam je zaprezentować, ale w końcu zapomniałam ich zabrać. Nic się z nimi nie wydarzyło. Wyprałam, uwaga, skórzane buty w pralce i wyglądają jak nowe. Bardzo dobra jakość. Buty Ganta możecie kupić czy na stronie Zalando, czy na eObuwie, czy na Answer. Są dostępne wszędzie. Rozmiarówka taka sama, czyli jak ja normalnie noszę 41, to też jest 41. Tylko w wypadku sztybletów było tak, że rzeczywiście ja mam 41, a kupiłam 40, bo 40 była dobra. Sklep stacjonarny jest tylko w warszawskiej Arkadii, a tak można do kupienia online właśnie na eObuwie, czy na Zalando, czy na Answer. Gant. Zapamiętajcie tę markę. Mają też bardzo fajne przeceny i wtedy buty są w ogóle w super cenach. Bardzo dobra jakość. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, książka. Książka godna bardzo polecenia. Zygmunt Miłoszewski, znasz tego pana, Karola?
Dobra, wybaczymy Karoli, bo ona studiuje na kurde różnych tam studiach i nie ma czasu dziewczyna czytać. Ale jak zaraz się dowie o tym autorze, to zacznie czytać. Słuchajcie, Zygmunt Mioszewski to jest polski powieściopisarz, który napisał genialną trylogię o prokuratorze Tadeuszu Szackim, podobno przystojnym, tak było w książce. Trzy książki. Ja ogólnie, co do zasady, ja nie mam czasu, słuchajcie, tak w ciągu roku czytać książek i w ciągu roku czytam mało, bo po prostu ja jestem niezorganizowaną matką Polką, bo wiecie, tu nagrania, tu praca, tu coś, ciągle mi coś wypada i tak naprawdę ja zabieram się za czytanie na wakacjach i nadrabiam wtedy, czytam po kilkanaście książek i właśnie trylogię Zygmunta Mioszewskiego połknęłam wręcz na poprzednich wakacjach. Mój Marcel tam kąpał się w basenie, a ja tylko tak czytałam, patrzyłam. Przeczytałam trylogię, czyli to było tak, Uwikłanie, gdzie akcja działa się w Warszawie, później Ziarno Prawdy, akcja działa się w Sandomierzu i Gniew, akcja działa się w Olsztynie. No, prokurator Szacki i te różne morderstwa i te różne historie, mega, mega mnie to tak wciągnęło, że przeczytałam po prostu tak. No i teraz jest nowa książka, małżonek mi ją kupił, bo wie, że lubię właśnie powieści Zygmunta Mioszewskiego. Książka pod tytułem Jak zawsze. Przeczytam pokrótce. Komedia ironiczno-romantyczna o parze, która dostała szansę przeżycia jeszcze raz swojej miłości. I o narodzie, który dostał szansę przeżycia jeszcze raz swojej historii. I o tym, co z tego wynikło. Czyli po prostu jest para sędziwych, para małżonków w sędziwym wieku. Taki mocny moment, coś się wydarza, nie powiem co. I budzą się rano, przenoszą się o kilkadziesiąt lat wstecz i... No i zaczynają się ich takie przygody. Ja myślę, że to jest książka skierowana, o ile trylogia właśnie z prokuratorem Szackim, Karola, może Ci się spodobać, to jest książka może tak bardziej dla kogoś, kto już żyje długo w starym związku, albo dla kogoś po 30-35 roku życia, trochę o upływającym czasie. Słuchajcie, no mój uśmiech mówi dużo za siebie i ja naprawdę nie mam czasu czytać w ciągu roku książek, a tutaj jestem już prawie w połowie i nie mogę się doczekać, co się tam dalej wydarzy. Bardzo, bardzo polecam, jeśli jeszcze nie znacie, Zygmunt Mioszewski, świetny polski powieściopisarz, naprawdę czyta się jednym tchem jego książki, polecam. I ostatnia rzecz, na koniec, coś, co my z Karolą lubimy, prawda, Karola? To są Reese's. Czy w ogóle znacie Reese's? Karola? Każdy zna, myślisz? A właśnie mi się tak nie do końca wydaje, bo do niedawna Reese's można było kupić tylko w Kuchniach Świata, ale od niedawna są już w Tesco i też w Biedronce co jakiś czas. To są batoniki, babeczki. Ale najtańsze są w Piotr i Pawle. Najtańsze są w Piotrze i Pawle też są, a widzisz. Ale online. Online! A, nie wiedziałam. No, Karola tutaj nam się czegoś dowiemy od Karoli. Bardzo dobrze. To są słodkości czekoladowe z masłem orzechowym prosto ze Stanów. I wyobraźcie sobie, że w 2016 roku to były najlepiej sprzedające się słodycze w Stanach. Oprócz batoników, babeczek i innych cudów, coś tam jeszcze... Płatki do mleka. Są płatki do mleka i Karola twierdzi... To jest 1000 razy lepsze. Jeszcze lepsze od tego. Słuchajcie, to jest tak dobre, że ja kupiłam na nagranie 4 opakowania tych i jedno takie opakowanie innego batonika i wszystkie zjadłam, bo nie byłam w stanie utrzymać. I to jest, słuchajcie, jedyne opakowanie, które mi zostało do nagrania, bo pomyślałam, że muszę to nagrać, bo nie zdążę dojechać do sklepu. Reese's. To jest tak dobre. To jest tak dobre, że Karola już na mnie patrzy, na mnie z uśmiechem, Karola. No dobra, jedno ci tam. Zobaczcie, to tak wygląda. O. Może sobie Karola wziąć następne. Proszę bardzo. I ja też. Słuchajcie, to jest tak pyszne, że ja nie jestem w stanie się powstrzymać i ja to muszę teraz zjeść. To jest tak dobre. Karola, przyznaj szczerze. Karola ma teraz rozmarzone oczy, tak jak ja. Ja to po prostu uwielbiam. Ja nie jestem fanką masła orzechowego, ale te Reese's to jest taki słodko-słony smak. Jeśli lubicie właśnie słodko-słone, karmelowo-orzechowe rzeczy, no to przepadniecie. To kosztuje takie opakowanie 6,99 mniej więcej w... W Piotrze i Pawle ostatnio kupiłam podwójne.
Tak? Za złoty 49. Tak mało? Wow. Tyle, że właśnie to online, bo w sklepie online już tak tanie nie było. Aha, okej, czyli warto kupować online. Co ciekawe, najbardziej podoba mi się tutaj to, że nie widzę tutaj w składzie, słuchajcie, oleju palmowego. No nie ma. A generalnie wszystkie słodycze w Polsce zawierają ten niezdrowy olej palmowy. No nie ma, no nie ma. Polecam. Reese's. I z białą czekoladą też są. Amerykańskie słodycze dostępne w Polsce. Pycha, pycha, pycha. Okej, to tyle. Jeśli chodzi, my będziemy tutaj dalej z Karoliną konsumować słodkości. A jeśli podoba Wam się początek tego cyklu, dajcie znać, że chcecie takich ulubieńców w jednym vlogu, to ja będę więcej takich vlogów kręcić. I subskrybujcie. Pa!